Niech się pokuszą trochę. No i co z tego? Myślę, że tak jak piątego grudnia 2016. Niech się pokuszą. Dzieci z czerskiej, Polski z radia, polskie, 24. W Toruniu leczyłem się jako narkoman i tam terapeuta mój Janek Tułaza, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział mi jedną rzecz na początku. Powiedział mi tak. Człowiek musi w życiu dwie rzeczy. Musi umrzeć i musi wydać żyć, czasami dopóki więcej. Nie umrze. Na dobę. No to wszystkiego innego się nie zestosowało. Samoloty. Wiecie, no tam myśmy mieli ubiegły tydzień jeszcze prokuratorski, bo był taki prokuratorski przyczał preczkowo. Oczywiście nie musi delegacja latać na wszystkim poziomie lata prokuratorskiego, ale żeby główne osoby w państwie, główni ministrowie, mielina miłość po prostu lata, żeby nie pakować jeden samolot. Bo to jest trochę bez sensu i od tego jest, ja wiem, że z politykami się ciężko rozmawia i często oni wiedzą o wszystko, ale proszę mi wierzyć. Miałem również takie sytuacje w ambasadzie, kiedy mi się udawało, to bardzo wysokimi państwo mówić, nie, muszę być inaczej. Ambasador mówił tak, że mnie od razu wyrzucała, to mnie wyrzucali. Czarny to prokurator ze Poznania, dlaczego to kojarzę podobnie jak prokurator Piotrowicz w stanie wojennym. Wcale nic nie muszę. Prokurator Piotrowicz nie był szeregowym prokuratorem, był wiceprokuratorem rejonowym, czyli zwierzchnikiem prokuratury rejonowej. Był członkiem Meksyku Telepartii, a nie Dobrze wiadomo, nawet w stanie wojennym można było być przyzwoitym człowiekiem i nie mieszać się w takie rzeczy. To samo dotyczy pana prokuratora z Poznania. Ja nie przesądzam tej sprawy, bo oczywiście my w tej sprawie jesteśmy ciągle zdani na intuicję, bo niewiele od niego nie siedzi, które ma trzecie przeświadczenie o tym, że zawsze się Cezary Messi i tylko w sieci. Ja takiej pewności nie mam, natomiast kierując się pewną intuicją i tak również historią naszego kraju, gdzie przypinanie do osób politycznych zarzutów kryminalnych to wcale nie była znowu taka rzadkość, wcale to nie jest taki odległy czas. To powiedziałem panu prokuratorowi z Poznania, który jest zresztą świeżo awansowanym prokuratorem, jak się doczytałem, że on wcale nie musi, chłopie, wcale nie musisz, możesz zostać adwokatem, możesz znaleźć sobie inną pracę, wcale nie musisz już na czym mówić. Teatr we Wrocławiu, opanowany już przez dobrą zmianę, nawet być może słabych aktorów by wziął pod swoje znaczenie. Szczególnie, że być może gdyby jeszcze po drodze jakaś ta szkółka w Toruniu się znalazła, trochę takich napraw manier. Nie, naprawdę można różne rzeczy robić. Wcale nie, to nie jest przymus być prokuratorem w stanie wojennym, czy być prokuratorem, który stawia zarzuty PR-owi. To nie ma kiedy podsumować. A ja to porozmawiam. Koczara jest dobra, czy niedobra? Każda nas zaboli. Super niskich cenach. Wojtek i Ireneusz z Saturna prezentują zakup w supermarkecie. Kupując smartfon Huawei Honor 8 za 1849 zł, dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr Ipach. Sprawdź na saturn.pl. Nadchodziły święta. Ludzi opanowiła przedświąteczna gorączka, ale były i takie domy, w których nie wszyscy byli zabiegani. Mieszkały tam szczęśliwe rodziny, które miały czas na wspólne wypieki, radość i śmiech. Poza prezenty z darmową dostawą, zapłacił w internecie kartą Visa. Płać kartą Visa u partnerów promocji i skorzystaj z darmowej dostawy przez Pocztę Polską, bez względu na wartość zamówienia. Sprawdź szczegóły promocji na visa.pl. Visa, wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy, podszyty w krzyżowym ogniu pytań, prostość Sejmu, w rozmowie parlamentarnej. W Polskim Radiu 24, codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wosowicz, zapraszam. To tylko jedna z tysięcy historii, które odkryła, że na paczkę pomóż potrzebującym wygrać życie. Wyślij SMS-a o treści pomoc na numer 75 460. Informacje.
informacje dnia. To mit, że prawdziwy mężczyzna Skazano mnie na 10 lat więzienia za SMS-a. Jestem Emil. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Okliska, zapraszam. 800 milionów złotych dodatkowego wsparcia na przyszły rok dla mocno regionu Polski Wschodniej zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiceminister Rozwoju Adam Kamryszczak mówił o tym, że strumień tych pieniędzy ma między innymi zwiększyć konkurencyjność polskich firm na rynkach zagranicznych. No właśnie, pani Karolina, ma pani przecież akces z opcją autonosną w PZU, więc auto zastępcze otrzyma pani od ręki na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na ACPZU.pl. Święto Mikołajki z HIM. Tylko to w Torku 6 grudnia więcej kupisz, tym większy rabat otrzymasz nawet do 20%. Odwiedź nasz profil na Facebooku. Dodatkowe pieniądze mają wpłynąć też na zwiększenie innowacyjności kredytowej i usługowej w Polsce Wschodniej. Liderze procesu podkreślił przy tym, że fundusze te nie stają na drodze w pozyskiwaniu dotacji w ramach innych programów. Czyli jest to program, który jest skierowany właśnie do przedsiębiorstw z naszego regionu Polski Wschodniej, tak żeby też przedsiębiorczość akurat w pięciu regionach, także przedsiębiorcy mają oczywiście możliwość korzystania zarówno z regionalnego programu operacyjnego, jak i z pozostałych programów krajowych, mam tutaj na myśli program operacyjny Inteligentny Rozwój, ale właśnie ten program operacyjny Polska Wschodnia jest już takim dodatkowym wsparciem celem zwiększenia właśnie innowacyjności produktowej i usługowej przedsiębiorstw zlokalizowanych właśnie w tym makroregionie. Od początku wdrażania programu operacyjnego Polska Wschodnia uruchomiono 12 naborów wniosków na kwotę 3 miliardów 100 milionów złotych. Największe wsparcie, 88% wszystkich projektów skierowano na infrastrukturę drogową. Zaczyna się końcowy etap procesu ratunku na dzisiaj przed Trybunałem Prezydenta Warszawy Kamila Gwałt. Będzie też dobra informacja, mówię na 5 firm, planuje w przyszłym roku dać swoim pracownikom podwyżki. Jednak jego przedstawiciele nie przekażą ich komisarzowi wyborczemu. Ministrowie zapewniają, że procedury bezpieczeństwa nie zostały złamane. Opozycja jest innego zdania i żąda wyjaśnienia sprawy. Tak chodzi o powrót rządowej delegacji z premier Beatą Szydło na czele po polsko-brytyjskich konsultacjach, które odbyły się w zeszłym tygodniu w Londynie. Dziś to wydarzenie opisał dziennik Gazeta Prawna. Z tekstu wynika, że na brytyjskim lotnisku okazało się, że w samolocie lecącym do Warszawy znalazło się za dużo osób, bo ktoś zdecydował, że wrócą nim także dziennikarze, którzy przylecieli na wyspy innym samolotem. Ostatecznie na żądanie pilota kilku pasażerów opuściło maszynę i ta bezpiecznie doleciała do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski. Lecący tym samolotem minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak przekonuje, że wszystko przebiegło, należy wszelkie procedury zostały zachowane. Instrukcja instrukcja związana z przewozem najważniejszych osób w państwie nie została złamana. Z kolei wicepremier Mateusz Morawiecki, który także był na pokładzie rządowej maszyny, na swój sposób przyznaje, że zamieszanie miało miejsce, choć wiele wiedzieli znakomicie się zachowanie. Parę osób z nas wysadzili z samolotu i wszystko było przeważone do żony. Opozycja tu akurat budzi kierwiński z Platformy. Uważa jednak, że procedury, które powstały po katastrofie smoleńskiej, nie były przestrzegane. 24 godziny przed lotem lista pasażerów musi być znana. Co robi organizator tego lotu? Dlaczego tego nie dopilnował? Kto podjął taką absurdalną decyzję, aby połączyć dwa loty w jeden? Dlatego PO chce, aby londyński incydent został zbadany i wyjaśniony. Wawrzyniec Krzewski, TOK FM. W ostatnią fazę wchodzi trwający od 4 lat w Hadze proces byłego dowódcy sił Zębów Bośniackich. Zaczęły się właśnie mowy końcowe strony. Prokurator w swoim wystąpieniu podkreślał, że Mladić odegrał główną rolę w masakrze Srebrenicy w lipcu 1995 roku po zajęciu Srebrenicy chronionej przez holenderskich żołnierzy. Oddział Serbów Bośniackich wymordował w pobliżu miasta blisko 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców. Masakra Srebrenicy przez haski tybunał uznana za ludobójstwo była jednym z największych zbrodni wojennych w Europie od zakończenia II wojny.
wojny światowej. Pakt oskarżenia wobec Mladicia zawiera 11 zarzutów obejmujących ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Wyrok w tej sprawie ma być ogłoszony najpóźniej za rok. Słuchasz informacji TOK FM. Ponad 40% firm planuje, że w ciągu najbliższego półrocza da podwyżki pracownikom. Tak wynika z najnowszego badania plany pracodawców Instytutu Badawczego Randstad. Średni pożarowy poziom wzrostu płac wyniesie mniej więcej 5%. Agnieszka Rogal. Najczęściej o podwyżkach wspominają przedsiębiorcy z branży budowlanej, handlowej i firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych, prowadzących na przykład księgowość dla dużych firm, wyjaśnia Katarzyna Gruszyńska z Instytutu Randstad. One dotyczą większości pracowników, czyli to nie są selektywnie wybrane jakieś działy. Podwyżki są konsekwencją dwóch zjawisk na rynku pracy, dodaje z kolei Jeremy Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Ponieważ przedsiębiorcy będą po pierwsze chcieli zatrzymać najlepszych pracowników i po drugie będziemy chcieli wymienić gorszych pracowników na lepszych, co oznacza, że będziemy musieli zaoferować wyższe wynagrodzenia. Najchętniej wzrost wynagrodzeń zapowiadają pracodawcy ze wschodniej części kraju, tu aż połowa respondentów, najrzadziej z północy Polski. Takie deklaracje częściej składają też firmy z obszarów wiejskich, z dala od aglomeracji. Najrzadziej podwyżki planują przedsiębiorcy z dużych miast. Agnieszka Rogal, TOK FM. Dodam, że badanie przeprowadzono w październiku i listopadzie, przepytano około 1000 średnich i dużych firm z całej Polski. Amerykańscy dziennikarze przygotowali zestawienie 10 najlepszych targów bożonarodzeniowych na świecie. Rankingu CNN jako jedyne z Polski znalazły się targi organizowane na rynku głównym w Krakowie. Paulina Nawrocka. Amerykańscy dziennikarze piszą m.in., że krakowskie targi są spełnieniem marzeń o białym Bożym Narodzeniu. To cieszy, mówi Jan Machowski z Krakowskiego Urzędu Miasta. Krakowskie targi organizowane są już od lat na rynku głównym. Trudno sobie wyobrazić Krakowów w tym okresie przeświatecznym funkcjonował właśnie bez tych targów. Bardzo wielu osób przyjeżdża do Krakowa specjalnie na targi. To zasłużony sukces, komentują sprzedawcy i klienci bożonarodzeniowego jarmarku. Dariusz P. w swojej ponad dwugodzinnej mowie końcowej nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i prosił sąd o to nieznienie. Ja to są, no, to super, bardzo to podoba, nam to bardzo przyjemnie. W zestawieniu CNN znalazły się też m.in. targi w Berlinie, Wiedniu, Montrealu, Pradze i Brukseli. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Pogoda. Wieczór i noc pochmurne przede wszystkim na północy kraju, ale na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach i Mazowszu możliwe deszcze ze śniegiem lub śnieg. Na północy będzie od 0 do plus 2 stopni. W centrum kraju mróz do minus 3, na południu 5-6 stopni poniżej 0, a w górach do minus 12. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Dariusz P. podłożył ogień w 6 miejscach, a następnie zamknął rolety w oknach i drzwi tak, by jego rodzina nie mogła uciec z płonącego domu. Jest akt oskarżenia w sprawie trzech oficerów Wojska Polskiego z Giżycka. Chodzi o żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy we wrześniu w miejscowym hotelu pobili interweniujących policjantów i strażnika miejskiego. Oficerowie zostali oskarżeni o zmuszanie do odstąpienia interwencji, znieważenie policjantów i strażnika miejskiego, a także o naruszenie ich nietykalności osobistej, mówi Marek Czeszkiewicz, szef prokuratury okręgowej w Białymstoku. Dodatkowo dwa zarzuty dotyczą pokrzywdzonych cywilnych pracowników hotelu, jeżeli chodzi o zauważenia oraz naruszenie nietykalności osobistej. Grozi im za to do 3 lat pozbawienia wolności. We wrześniu oficerowie wywołali awanturę w hotelu. Obsługa wezwała policję, gdy jeden z żołnierzy zaatakował barmana. Później żołnierze pobili także policjantów. Doznali oni urazy skończeń zaberca i wina zwolnienia lekarskie. Wszyscy oficerowie byli pijani i zostali już zwolnieni ze służby. Do aresztu nie trafili, bo zapłacili poręczenie majątkowe. Próg domu każdej rodziny za pora dla zła. 60 najlepszych rangę małżeństwa, rodziny i sumienia to jedna wielka tablica, która towarzyszy chorym czekającym na chemioterapię i druga o nieopodal pod hasłem głównym rodzina, kościół domowy, droga świętości. Jak przekonywał rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Czerka, nowe biuro obrazki, będą doświadczeni policjanci, którzy wcześniej pracowali w podobnych jednostkach w strukturach komend wojewódzkich. Zbudowanie załatwiczą medycyny w sprawie raka. Mam wrażenie, że tutaj raczej panowie przestępczości. Specjaliści od medycyny.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaprosił amerykańskiego prezydenta Alexa Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt sojuszu w Brukseli. Na razie sekretarz generalny nie ujawnił daty spotkania przywódców NATO. Jens Stoltenberg poinformował, że termin i tematy, które podejmie szczyt, są obecnie przedmiotem dyskusji państw członkowskich. Sekretarz generalny zaznaczył jednocześnie, że w niepewnych czasach spotkania przywódców NATO ma nieistotne znaczenie między innymi dla podkreślenia transatlantyckich związków i dlatego, że NATO liczy na spotkanie z Donaldem Trumpem. Paluch Połycz oczekuje powitania na szczycie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Czekam również na pracę z nim i jego zespołem do spraw bezpieczeństwa, tak jak Donald Trump przystosowuje się do obecnej wersji. Przypuszczam, że jest wysokość. Jutro w Brukseli rozpocznie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO i ocenie miejsca Stoltenberga i dwóchdniowe rozmowy w sprawie dyplomacji będą ważne w budowie przyszłorocznego szczytu. Zgodnie z zapowiedzią po porażce we wczorajszym referendum konstytucyjnym premier Włoch Matteo Renzi podał się wieczorem do dymisji. Rządowe propozycje zmiany w ustawie zasadniczej poparło 40% wyborców, a blisko 60% było im przeciwnych. Szef włoskiego rządu przed czasem kampanii wyborczej Renzi na szale cały swój autorytet potwierdził, że w przypadku porażki z Renzi opanowano szereg mediów polityką. Jeszcze na ten temat ma rozmowę. Premier uda się do Kwiry na uczy, gdy prezydenta dopiero wieczorem po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów przed południem Matteo Renzi odbył godzinną nieoficjalną rozmowę z Sergio Mattarellą. W komunikacie, jaki wydał po niej sekretariat szefa państwa, przypomniano o terminach i zobowiązaniach. Chodzi o pilne przyjęcie ustawy budżetowej na przyszły rok, odbudowę zniszczeń po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło w tych miesiącach środkowe Włochy oraz o przygotowanie nowej ordynacji wyborczej, bez której nie może być mowy o przedterminowych wyborach, czego domagają się zwycięzcy referendum w czasie wieczornego spotkania. Mattarella będzie namawiał Renziego, aby zgodnie z praktyką zweryfikował, czy jego rząd dysponuje nadal większością w parlamencie. Jeśli premier odmówi, prezydent weźmie inicjatywę w swoje ręce, rozpoczynając konsultacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Plener, Polskie Radio, Rzym. Wszystko w porządku, a stowarzyszeniowe do wszystkich Polaków. Na tej kary Jerzy Ferenc, Penań, Wielki Splendor. Tradycyjnie pierwszy poniedziałek grudnia Teatr Polskiego Radia na bazie artystów za wybitne kreacje słuchowiska zbiorowych oraz skład rozwój Radia Wrocławia. Tegoroczna gala odbyła się w studiu S2 w Warszawie. Tegorocznie cudowna Teatru Polskiego Radia zrealizowała ponad milion nagrań. Aktorka przyznała, że ta kasa przewyobraźni nie jest tak obcowania bardzo dobrze na sporadzie. Na ich wyobraźni nie obecnie znamy tylko kartki, papieru i grę, to a wyobrażamy sobie wszystkie możliwe postaci, które odtwarzamy. To jest coś cudownego, prawda? Asystenci chodzą po różnych, to wszystko cudownie wygląda, gdyby tak postawić kamerę i pokazać, co my poprawiamy przy mikrofonie. To byłaby najlepsza komedia w światach. Panem Ferenc jest jednym z najbardziej radiowych aktorów. Zrealizował tu dotąd ponad 1800 nagrań. Master powiedział, że praca w radiu to jest przygotowanie go życia. Tak to było kończy, że zdechło. Nie zdechło, dlatego, że między innymi Radio Koalicja Wolność, Ukraina, Demokracja organizujemy w przyszłym roku. Być może po tym marcu taką dużą konferencję poświęconą wizji wymiaru sprawiedliwości w demokracji w państwie prawnym. Ale laureatem Nagrody Splendoru imienia Krzysztofa Zaleskiego, nagrody specjalnej przyznawanej od 2006 roku na wybitne postaci kultury, został były dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser teatralny i radiowy. Ale tam mało kto lubi Zadelki Polskiego Radia, znaczy nie Zadelki Dyfotowski, bo ona nie żyje, tylko do tej Anny Trochi. Wśród nie wiadomo, czy ona tam mieszka, czy ona tam nie jest. Wielkie, legendarne postaci, m.in. Aleksander Bardini, Stanisław Grudzio, Mirosława Pianowska. Na południu,
do życzenia i dlatego trzeba przygotować taki jasny, wyraźny projekt, to ja mam pytanie, to przygotujecie pan te projekty i naprawdę liczycie na to, że PiS je wdroży? Nie, właśnie liczymy, że PiS tak już zajdzie daleko, że trzeba będzie taki moment krytyczny, na zasadzie się rozejmy i trzeba będzie dużo rzeczy się samo zrobić. Nie, to żeby nie wszystko jako na nowo tworzyć. I wtedy my już mamy gotowe, ale to też nie ma przekupie, a my zachodzimy za ciebie jedno twoje Dobra, to my też chcemy być tak myślimy. Tylko inną razą, no na razie. Za Info.pl działa od końca. Pokazuje się rok 17, 18 to trzeba nie na jeden numer, tylko brać na ostatni możliwość, czyli to co na dzisiaj. Czyli trzeci, jak jest w sferze 3.4, to trzeci. Na poniedziałku do piątku. Zapraszam, Mikołaj. Zapomniałem, no, ale ze mnie gapa nie zdążę, nie zdążę. Zdążysz, bo dzisiaj w Mega Expert Mikołaj Kober. Nowe prezenty od 18 do 21. Setki prezentów Mikołajki. Super, niski cena. 49 tani Smart TV Philips za 1999. Laptop HP Intel Core i5 za 2599. Huawei Honor 7 Lite za 899. Blanka Samsung Lego Mable za 1299. W sklepach Euro i na euro.pl. Wszyscy Mikołaj świata, przybywajcie do Biedronki po darmowe zabawki. Każdy kto kupi 4 dowolne zabawki z kartą Moja Biedronka, jedną dostaje zupełnie gratis. Tylko teraz z kartą Moja Biedronka czwarta zabawka za darmo. Tylko teraz w Biedronce zabawki za darmo. Ośmieszcie się, promocja trwa tylko od 3 do 5 grudnia. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Codziennie nowe promocje, codziennie niskie ceny. Prowadzisz swoją firmę i chcesz kupić samochód? Wizyty w salonach i porównywanie wielu ofert to już przeszłość. Poznaj mobilnych doradców sprzedaży z Opel Auto Żoli Porsche. Zaprezentujemy Ci wybrany samochód wraz z najlepszą ofertą jego zakupu i to w wybranym przez Ciebie miejscu. Już dziś umówmy na spotkanie z mobilnym doradcą sprzedaży Opel na www.autożoliporsche.pl. Polega na zadowoleniu obojga partnerów, którą mieliśmy przed Sejmem ostatnio przeciwko ustawie do wydarzenia. Przeczytajcie sztukę kochania i zróbcie to dobrze. Magdalena Poczarska. Książka Sztuka Kochania już w sprzedaży. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to co dobre powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczek Lidla pyszne i aromatyczne pomarańcze kosztują tylko 2,49 za kilogram. 2,49. A w Wiedniu jedynie 2 złote.
na podstawie tego prawa gromadzeń uniemożliwi organizacji manifestacji przeciwko rządowej. Stwierdzają, że dopuszczamy się wykonanie zasadzie porządowego dostawa taki wygląd na to prawo, ale zakłada, że jeśli instytucje publiczne zgłoszą tych manifestacji, to manifestacje mogą obywatelować. Manifestacje prorządowe w naszym wygląda będą dopuszczone, antyrządowe nie. I to jest naszym zdaniem również naszym zdaniem środowisko publiczne jest niedopuszczalne. To jest naruszenie zasad demokracji i to jest naruszenie demokracji, naruszenie demokracji w takim stopniu, jak to się działo 5 grudnia, kiedy wprowadzony został w Polsce stan wojenny. To nawiązanie, ta data 13 grudnia, bardzo symboliczna, przywołuje nam myślę właśnie takie skojarzenie. I tak zresztą autorzy to wyzyskują osoby, które nawołują do wyjścia na ulicę. Tym mówię, to przywołanie daty 13 grudnia osoby, które dokonują oczywiście swój kontekst ekstremistyczny w sytuacji terytorium. 13 grudnia to próba przerwania takiej drogi solidarności w kierunku uwolnienia właściwie próba przerwania drogi solidarności do oswobodzenia Polski, tak w sensie wyzwolenia i popowiedź komunizmu, który nas panował. 13 grudnia przerwał ten proces. My mamy przywódczynienia, moje opinia, polityków Platformy i wyzwolenia odwrotnie. Polska demokratyczna, która wykonała się w ostatnich latach, jest obecnie rozbrajana, jest rozmontowywana i sprowadza się małymi skokami dyktatury. Jakkolwiek pełnej analogii nie ma, to jest po prostu zagrożenie, ale być może już tego 13 grudnia władza będzie próbowała użyć policji do tego, żeby rozpętać demonstrację antyrządową na ulicach, bo to prawo, które zostało uchwalone w ostatnim tygodniu przez Sejm, pozwala na to tej władzy. Panie pośle, tylko że cały czas wracam do tego 13 grudnia. Nie było lepszej innej daty do organizacji tego rodzaju manifestacji. 13 grudnia to data, nie przekłada się na naszą walutę. Złoty jest najsłabszy od miesięcy, od euro najsłabszy od lat. To wszystko efektowo o przyszłość strefy euro po przegranej polskiego premiera w tamtejszym referendum. Za to potężne, bo ponad 3% wzrosty na warszawskiej giełdzie. A na dokładny przegląd rynków zapraszam do informacji gospodarczych tuż po 18. Brytyjski Sąd Najwyższy zaczął rozprawę w sprawie Brexitu. To proces odwoławczy po tym, jak na początku listopada Wysoki Trybunał orzekł, że brytyjski rząd nie może rozpocząć negocjacji w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej bez zgody obu izb brytyjskiego parlamentu. Od decyzji do Sądu Najwyższego odwołał się gabinet premier Theresy May. Proces ma potrwać 4 dni. Rosyjski myśliwiec Su-33 rozbił się podczas lądowania na lotniskowcu admirał Kuzniecow na Morzu Śródziemnym. Pilot zdołał się katapultować i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do katastrofy doszło, gdy maszyna wracała po wykonaniu zadania bojowego na północy Syrii, gdzie Rosja wspiera syryjski rząd w walce z opozycją w oblężonym schronem Aleppo. Ale w ogóle obywateli do wypowiedzenia posłuszeństwa obecnej władzy. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że to jest wyraz i dowód nieudolności opozycji, tak ostatecznej rozpaczy wobec wyników legalnie przeprowadzonych wyborów wygranych Czugla przez prawo przez gości umarłych. Główną bohaterką jest emerytowana inżynierka Janina Duszejko. To historia bliska kryminałom. Duszejko mieszka w małej wsi i pewnego dnia znajduje zwłoki swojego sąsiada. Kolejne morderstwa dowodzą, że zabójca poluje na myśliwych. W filmie zagrali m.in. Agnieszka Mandat, Andrzej Grabowski, Tomasz Kot i Borys Szyc. Relacja fotografii ze śmiercią będzie tematem kolejnego spotkania z cyklu Wszyscy jesteśmy fotografami. Tomasz Ferenc, socjolog, wykładowca, autor książek poświęconych fotografii, opowie o mortalnej naturze fotografii. Jej związki ze śmiercią są bowiem poruszane od początku jej istnienia. Spotkanie Fotografia i Śmierć, czyli jak pokazać koniec, rozpocznie się o 19 w warszawskim barze Studio. Wstęp wolny. Radio Tok FM jest patronem medialnym cyklu Wszyscy jesteśmy fotografami. Film, który był skandalem, znów budzi wiele emocji. Świat Hollywood komentuje wypowiedź Bernardo Bertolucciego, reżysera ostatniego tanka w Paryżu.
Krzyżu. Magazyn Elle opublikował nagranie sprzed 3 lat, w którym przyznaje on, że 19-letnia aktorka Maria Schneider nie wiedziała, że będzie brać udział w jednej z najbardziej szokujących scen gwałtu w historii kina. Reżyser tłumaczył, że chciał zobaczyć jej reakcję jako dziewczyny, a nie aktorki. Czuje się winny, ale nie żałuje. Czasami, żeby robić kino, osiągnąć coś, musimy być całkowicie wolni. Nie chciałem, żeby Maria zakrała swoje upokorzenie, gniew. Chciałem, żeby czuła upokorzenie i gniew. Potem mnie za to znienawidziła na całe życie. Postawę Bertolucci'ego skrytykowało wiele osób, m.in. Jessica Chastain. Powoli rozpoczyna się sezon nagród filmowych. W weekend poznaliśmy najlepszy niezależny film brytyjski. Faworytem był nagrodzony Złotą Palmą Ja, Daniel Blake, ale statuetkę British Independent Film Awards otrzymała Andrea Arnold za American Honey. Film otrzymał też nagrody za reżyserię i najlepszą rolę żeńską. Z kolei krytycy filmowi z Los Angeles również w weekend za najlepszy film roku uznali Moonlight. Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Adam Driver za Western w Pattersonie Jima Jarmusza. Najlepszy film zagraniczny to z kolei Służąca. Kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 16.40. Zapraszam. Wieczór i noc będą pochmurne przede wszystkim na północy kraju, na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach i Mazowszu możliwe przelotne deszcze ze śniegiem lub śnieg. Na północy będzie od 0 do plus 2 stopni, w centrum kraju mróz do minus 3, na południu do minus 6, a w górach do minus 12. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wróćmy jeszcze do tego, co działo się w piątek. Zakończyło się takie długie, czterodniowe posiedzenie, dużo bardzo ważnych projektów ustaw trafiło do Sejmu, wśród nich ustawa dezubekizacyjna. Tutaj już wątek tej ustawy i protestów przed Sejmem, który podjęła wątek, na środowie się pojawił. Tak, Unia Obywatelska jest bardzo sceptyczna co do tego projektu. Czy naprawdę wydaje się panu, że ta sytuacja, która jest w tej chwili i ten argument podnoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, że oprawcy otrzymują od państwa dużo większą pomoc niż ofiary, jest niewystarczające, żeby zmienić stawki rent i emerytur, które w tej chwili odbierają byli funkcjonariusze z Goldbera. No, bardziej może się pan przydać to tutaj. To pan na przykład zawiecowałby. Co pan myśli o tym wznowionym śledztwie w sprawie majątku Aleksandra Kafesia? Nic nie myślę. Poza oczywiście myśleniem politycznym. A będzie pan jego adwokatem w tej sprawie? Nie, zasada jest taka, że takich ludzi, których się doskonale zna, to się nie broni ani nie reprezentuje, bo adwokat musi być znamiennym pomocnikiem prawnym, a tutaj zawsze będą występowały emocje. A to oczywiście całym sercem jest przy moich przyjaciołach, przypomnę, że my się znamy z lat studenckich moich i Aleksandra Kwaśniewskiego. A pańska opinia na temat znamienia tego? Właśnie chcę powiedzieć, trudno mieć opinię, bo mało kto zdaje sobie sprawę w tych informacjach medialnych, że ta sprawa jest w sprawie. W sprawie majątku Kwaśniewskich. Inaczej mówiąc, Kwaśniewscy ani pełnomocnik nie mają dostępu do akt. I oni nie mają pojęcia, jakie są nowe dowody, czy w ogóle są te nowe dowody i co tam się stało. Czy to tam czynności sprawdzające oświadczenia majątkowe? Co robi tam prokuratura? To naprawdę trudno powiedzieć, bo wszystko zostało zrobione. Ta sprawa była wyjaśniona do spodu. Wszystkie dowody i tak dalej. Tym bardziej, że przecież później nawet CBA, bo tam nie zapominajmy, że agent Tomek tę nieruchomość nabył właśnie, czyli Skarb Państwa nabył do, musiało dojść do jakby zwrotu poprzedniego, do zwrotu tej nieruchomości. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co to może być. Możemy to tłumaczyć tylko jakimiś innymi przesłankami, bo prokuratura cały czas nie ujawnia, jakie to są nowe dowody. Ja jeżeli zarządza, nie może zdawać. Nie może zdawać. Nie, cały problem polega na tym, że prokurator nie może dostać, chociaż Kwaśniewski nie może dostać, bo nie jest stroną. Chociaż, od razu za trochę, pan minister Ziobro przeprowadził taką nowelę do ustawy na wiosnę tego roku,
tylko z tego faktu, że był na że kursie, prokurator na generalny może udostępnić szkole, każdej osobie. Albo w Legionowie. Tak. Nie powinno być myśleliśmy, że ma na myśli prawicowych dziennikarzy. No, być może każdej osobie akta lub może upoważnić każdego prokuratora do udostępnienia akt. Aleksander Kwaśniewski powinien wystąpić ze Zbigniewa Ziobrze, żeby udostępnił, że upoważnił tego prokuratora. Ta młoda raza jego prawie ja wiem, my się widzieliśmy i ukrywał w czwartek. I doszliśmy do wniosku, że to nie ma co komentować, no po prostu teraz trzeba się posłużyć tym powiedzeniem Kafkaland. No, toczy się postępowanie, wszyscy mówią majątek Kwaśniewskich, a Kwaśniewscy o niczym nie wiedzą, nie zostali powiadomieni, gazet nie czytają, ale to wie pan, no my żyjemy w państwie, no sam pan powiedział, że już nie żyjemy w państwie, właśnie, ja już nie miałem zostania prawacyjnego prawie, no, czyli no gazety czytają, no ale czy to jest forma informowania konkretnego obywatela o sprawie, która dotyczy jego majątku, czy jego nazwiska i tak dalej, no, także to nie ma żadnego komentarza poza tym, że wszystko dzieje się, drodzy państwo, za zamkniętymi drzwiami wielkiej tajemnicy prokuratury w Katowicach, a nie zapominajmy, że prokuratura w Katowicach to jest ta prokuratura, gdzie źródło swojego prokuratorskiego działania ma Zbigniew Ziobro. Czy to jest matka wszystkich prokuratorów? Tak, trochę określić. Panie Ryszard, mamy tu w tych dniach do czynienia z taką sytuacją. Wypowiadając się do telewizji, dla TVN-u, prezydent Andrzej Duda mówi w pewnym momencie, prezes Rzepliński łamie konstytucję. Dziennikarze proszą prezesa sądu Trybunału Konstytucyjnego, profesora Rzeplińskiego o komentarz. On mówi, to prezydent łamie konstytucję. I zwykły człowiek zjadasz bułek, tamten złamał konstytucję, ten mówi, że tamten złamał konstytucję, co ja mam o tym pisać? Bo to już jest kawałek dalej niż do tej pory, bo prezydent do tej pory nie mówił, że Trybunał Konstytucyjny, czy prezes Rzepliński łamie konstytucję. Teraz po obu stronach słyszymy, to ten drugi łamie konstytucję. No jeżeli mamy stać na gruncie prawa, choć stanie na gruncie prawa w przypadku Trybunału Konstytucyjnego wymaga bardzo dużej wiedzy prawniczej, dlatego że tutaj dla wykładni trzeba brać oczywiście przepisy ustawowe, ale tam gdzie brakuje tych przepisów ustawowych, bądź one nie są w kontekście sytuacji, nie mogą być należycie wyłożone, potrzebne są również kierunek interpretacyjne zawarte w przepisach konstytucji 2 sierpnia 1997 roku. Jest naszą podstawą, konkludując, Trybunał Konstytucyjny w ubiegłym roku nasze zabezpieczenie energetyczne stwierdził, tak, jak to zabezpieczenie stanowi także i wasza praca. Nigdy nie zostało się na to, żeby Polsce ten węgiel odebrano poprzez jakiekolwiek zapisy aktów prawnych unijnych czy innych. A dwóch sędziów niezgodnie z konstytucją. Inaczej mówiąc, tych dwóch sędziów podstawą prawną ustawowa, która była do wyboru tych dwóch sędziów, była niezgodna z konstytucją. Trzech sędziów prawidłowo wybranych, to jest tam sędzia Hausner i dwóch jeszcze innych. Hauser, przepraszam, wieloletni proces Naczelnego Sądu Administracyjnego i dwóch innych jeszcze, ale panie Ryszardzie, jeszcze krótkę. Natomiast Jacek Sasin, co chciał pan wyjaśnić, że udział prezydenta Lecha Kaczyńskiego w uroczystości w Katyniu planowano w kancelarii już od 2009 roku, ale kancelaria premiera Donalda Tuska robiła wszystko, by odczucie społeczne było takie, iż ta wizyta jest mniej ważna od wizyty premiera. Czyli tak zwane uchwały samoistnej sędzi, anulowanie tego wyboru i później wybór na to miejsce kolejnych pięciu było na podstawie uchwał samoistnych, czyli bez podstawy ustawowej. Niemniej zdaniem Jacka Sasina za zgodę na jako źródło prawa zostały zlikwidowane już w połowie lat 80. jeszcze w PRL. Natomiast dzisiaj jeszcze, żeby od razu być precyzyjnym, są tylko dwa wyjątki uchwał samoistnych Sejmu z regulamin Sejmu w przypadku senatu regulaminu Senatu. Po prostu nie ma takiego źródła prawa, ja miałem w konstytucji
polski system, źródeł prawa jest konstytucja. W tej sprawie przesłuchano już kilkunastu świadków, umowy międzynarodowe i ustawy. Dlatego też, no ja tu muszę powiedzieć, dokonując tej trochę szerszej wykładni, że pan prezydent nie odbierając przyrzeczenia od tych trzech, według Trybunału Konstytucyjnego, prawidłowo wybranych sędziów w poprzedniej kadencji, nie stosuje się do systemu prawa, który jest w Polsce, czyli do ostatecznej mocy wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ale tam obywatela jest kakafonia. Prezydent mówi, to, że PiS nie łamie konstytucję, prezydent, że PiS nie mówi, to prezydent, to mamy kakafonię w wielu innych sprawach. I ta kakafonia będzie się jeszcze pogłębiała, bo już nie będzie organu, który będzie w sposób wiarygodny dla wszystkich orzekał o zgodności z konstytucją. Będzie miał ten głośniejszy teraz na tym polegają systemy, które nie są systemami prawnymi, a są systemami takimi bardziej autorytarnymi. Krótko mówiąc, w takim systemie są nazwy z adwokatury. My uchwaliliśmy takie sformułowanie zasady demokracji współczesnej. Dlatego, że nie podobało nam się to stwierdzenie demokracji liberalnej, bo ono jakby właśnie jest takie ideowe, adwokatura jest... Nie wchodzi w żadne spory ideologiczne ani ideowe. W związku z tym użyliśmy pojęcia demokracji współczesnej jako tej demokracji, która stanowi o zasadach demokratycznego państwa prawnego. I w ramach demokracji współczesnej musi być organ, który orzeka ostatecznie o zgodności ustaw z konstytucją. I my na tego mamy radio wiarygodnego już prawie nie ma w sprawie, ale... Chyba, że właśnie jego w ogóle nie mamy. No to właśnie on się jest w konstytucji zapisany, ale siedzimy w szale i szło. Tak, ale najważniejsze osoby w państwie nie uznają jego werdyktu. No właśnie, Ryszardzie, bardzo dziękuję za wizytę. Musimy przerwać. No szkoda, bo ja bardzo lubię rozmawiać o takich sprawach. Zabytek zadbany. Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa. Ilona Stolisz, Polski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pałac w Wieńczyce w ubiegłym roku był finalistą konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków. Zabytek zadbany. Jest to konkurs realizowany od lat przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mający na celu promowanie najlepiej zadbanych obiektów zabytkowych i obszarów parkowych na terenie naszego kraju. I bardzo się cieszyliśmy tego wyróżnienia dla właścicieli Pałacu w Wieńczycach, ponieważ faktycznie wykonali oni tam ogromną pracę. Działania remontowe i konserwatorskie trwały w zasadzie dekadę, bo zaczęły się w 2005 roku, a konkurs był rozstrzygany w roku 2019 i nadal jeszcze pewne działania na kolejnych kandydatach są podejmowane. Ale mówiąc już o samym obiekcie, warto zwrócić uwagę, że jest to Pałac Nowogrodzki, który powstał w 1871 roku dla właściciela ziemskiego, odległego majątku w Koźlu Marka Heymana. Ten Pałac Nowogrodzki jest typowy podobny dla epoki, ale przy tym wszystkim jest niezwykły, ponieważ wykonany został z cegły ceramicznej połowy, dodatkowo ozdobionej szlifionymi kształtkami w kolorze zielonym, niebieskim, czerwonym i do tego jeszcze mamy tam dekoracje z plakietami wykonanymi figurami, więc jest to niezwykle bogata i taka wyróżnikowa, powiedziałabym, elewacja. Analogicznie jak elewacje zewnętrzne, potraktowane zostały wnętrze obiektu. Także to był bardzo spójny i bardzo ciekawy, taki awangardowy oczywiście jak na drugą połowę XIX wieku obiekt, którym te gusty właśnie na nowogrodzkie właścicieli w pełni zostały zaprezentowane, bo było tam też przepiękne wnętrze nowogrodzkie, które w większości zostało zdegradowane po II wojnie światowej. Tak jak formę architektoniczną zewnętrzną, faktycznie pałac zachował to wnętrze i przebudowywane, remontowane w sposób nieprawidłowy, przemalowywane powodowało, że w zasadzie większość tego wystroju nie dotrwała do czasu, kiedy kupowali go obecni właściciele tego zabytku. Właścicielem jest pan Roman Biernacki, który obiekt zakupił w 2005 roku i podjął pierwsze prace remontowe. One się odbywały, tak jak powiedziałam, niemalże 10 lat.
zagojenie ciąsę i skutecznie mocuje protezę zębową. Ładuj ciężary, pokonaj zakręty, pracuj bez przerwy. To w końcu twoje urodziny. Mercedesie, 20. urodziny Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót, końca nie widać. Z tej okazji kup bogatowo pasażowego Mercedesa Vittorio za 447 zł netto miesięcznie do Spitera. Za 500 zł netto do leasingu leasing. Oferta skierowana do przedsiębiorców. Oficjalny Mercedes Benz już dziś. Badanie o straty graficznej, bo tak się to chowo nazywa, udało się odkryć pierwotny wysyp wielu pomieszczeń i na tej podstawie były prowadzone prace i konserwatorskie, i częściowo rekonstrukcyjne, które faktycznie pokazują wszelkie bogactwo wystroju tego pałacu. Jest tam oryginalna polichromia ze złoceniami, są sztukaterie, drewniane stropy, drewniana stolarka drzwiowa i okienna. Te wszystkie elementy są bardzo spójne, w jednorodnej stylistyce, co powoduje, że te wnętrza mają niezwykły klimat i urok, nie tylko dla pasjonatów zabytków, ale dla wszystkich osób, które cenią wysoką jakość wystroju tego typu obiektu. Warto zwrócić uwagę na jednorodność tego założenia i tego obiektu, ponieważ tutaj mamy faktycznie taki jednorodny styl na dotyk. Bardzo często mamy taką sytuację, w której obiekty były przebudowywane, czyli na bazie czasami nawet starszych obiektów wprowadzono elementy neogotyckie. Czasami później ten styl wydawał się też zbyt kupliwy, zbyt przełamiający, zwłaszcza dla ludzi już Partnerem audycji. Fajnie, że można dokupić same saszetki irigacyjną. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą nie częściej. Zobacz, jak prowadzi się BMW X3 oraz ile możesz przyjechać z bonami na paliwo za 2000 zł. Aby mieć szansę na wygraną, zadawuj minimum 25 litrów paliwa. Wrzuć pomysłowe zdjęcie na szermel i odpowiedz na pytanie konkursowe. Serdecznie witamy. Zachowaj dowód zakupu. Konkurs trwa do 18 grudnia. Konkurs dla osób, które ukończyły 21 lat, mają prawo jazdy kategorii B i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Szczegóły i regulamin konkursu na szermel. Będzie prawdopodobnie nowym prezydentem Austrii. Według pierwszych sondażowych wyników zdobył ponad 53% głosów. Jego konkurent Norbert z Partii Wolnościowej niecałych 47%. Jeszcze nagłówki. Tureccy hotelarze odczuwają skutki zamachów terrorystycznych w tym kraju. Jak podaje Reuters, z powodu odpływu turystów musiały zwolnić 40% personelu, a część z nich zamyka się na sezon zimowy. Przemysł turystyczny co roku dokłada równowartości 30 miliardów dolarów do tureckiej gospodarki. Figurka premiera Włoch Matteo Renziego z walizką w ręce i napisem "Podałem się do dymisji" pojawiła się w neapolitańskiej szopce bożonarodzeniowej. Tak jeden z szopkarzy skomentował porażkę rządu w referendum konstytucyjnym i zapowiedź dymisji premiera. Mistrzowie sztuki szopkarskiej w Neapolu zawsze reagują błyskawicznie na wydarzeniach we Włoszech i na świecie. A kolejne informacje o 17:00.
Pogoda. W nocy najzimniej będzie w górach, tam do minus 12 stopni, na południu kraju do minus 6, w centrum do minus 3, a na północy od 0 do plus 2 i tam najwięcej chmur. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, ale też na Mazowszu możliwe deszcze ze śniegiem lub śnieg. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Socjaldemokracji, tam robotnicy i tak w Ukrainie, gdzie są problemy tutaj. I popierała go duża część także ludowej partii, zastanawiająca się nad przyszłymi koalicjami. Więc ten układ wewnątrzpolityczny jest bardzo ciekawy. Ale taki, no po prostu, jest to kraj, który pod wewnętrznym kresem znajduje się tak na okresie przejściowym. I to było też widoczne w wyborach. To była bardzo, bardzo długa kampania wyborcza, pierwsza tura, jeszcze druga tura. Pan był dzisiaj w różnych wypowiedziach dość oburzony tym faktem dezorganizacji powrotu delegacji rządowej z Londynu. Przypomnę, krótko chodziło o to, że było za dużo osób w jednym samolocie. No i była kwestia, kto z tego samolotu wyjdzie, jak on samolot uplecieć. No i domagał się pan jakichś wyjaśnień w tej sprawie, czy jest pan tymi wyjaśnieniami usatysfakcjonowany. Jedyne wyjaśnienie, jakie znalazłem ze strony rządowej, to informacje na dnie wyjaśnienia, tylko informacje, że wszystko było w porządku, znaczy, tak, że wszystkie procedury były dopilnowane. Zupełnie inne zdanie. Myślę, że każdy, kto śledzi te doniesienia, bo to mówimy o doniesieniach, nie ma żadnych oficjalnych stanowisk, no to widzi, że coś tu nie działa. A to miało być przyjęcie dwoma, delegacja przyjęcia dwoma samolotami, miała wracać jednym. Ja nie widzę żadnych powodów, żebyśmy jako państwo oszczędzali na bezpieczeństwo naszych wyborów. Bezpieczeństwo tych osób najważniejszych w państwie jest kluczowe dla stabilności, stabilnego, normalnego funkcjonowania naszego państwa i to wiemy na pewno. Pamiętamy katastrofę z faktu, że wybrano van der Bellena, nie wynika nic, co na pewno wynika bardzo wiele z faktu, że nie wybrano Norberta Hofera. Pamiętamy też to, co się działo w Smoleńsku. Nie może być tak, że czy samochód prezydenta, czy nie może być tak, że żałujemy choćby złotówki ponieważ ma on prawo powoływania, odwoływania kanclerza przez ten sposób może wpłynąć bezpośrednio na rozwiązanie parlamentu i przyspieszenie wyborów. Tylko prezydent sądzi, nie robi użytku tych swoich programów. Jest właśnie ta sprawa bagatelizowana, no, kiedy rzeczywiście mówimy o bezpieczeństwie najważniejszych osób państw. To jest w ogóle dość ciekawa sytuacja, bo bardziej o bezpieczeństwo i tutaj znowu jest hasło to wszystko troszczy się opozycja niż sam Prawo i Sprawiedliwość. To jest smutne, bo wydawało mi się, że po tych doświadczeniach, tych licznych doświadczeniach nie ingeruje państwo polskie będzie budowane z czegoś mocniejszego, a nie z kartonu, a tutaj jest taki typowo kartonowy, kartonowy przepływ, kiedy bardziej liczy się to taka skuteczność, taka jakaś, nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, takie szybkie załatwienie sprawy, a nie dogłębne przeanalizowanie sytuacji i podzielanie delegacji na dwie części, choćby na szybko kupienie biletów w rejsowych samolotach, tak? Znaczy, jest kilka przynajmniej dobrych rozwiązań, a plany najgorsze, takie niedopuszczalne. Na szczęście pilot zachował się przytomnie i odmówił lotu, powiedział, że konieczne jest wyjście części delegacji, bardzo dobrze zrobił, bo mało obciążenie samolotu nad te przepisy. Nie wiem, to jest dla mnie sytuacja absolutnie niezrozumiała i niedopuszczalna. To jest, co do tego nie mam wątpliwości, nie zgadzam się na wyjaśnienia pani minister Kempe, która mówi, że wszystkie procedury zostały zachowane. No nie zostały, skoro tych pasażerów było więcej niż nic. Nie zostały, skoro część delegacji musiał wyjść. To jest pewien właśnie podział. Podział miasto głosujący przestrzegania zasad, które są na pewno są bardzo ściśle określone zasady funkcjonowania tego typu lotów. I to nie przestrzegać. Urzędnik państwowy przestrzega zasad, czy których globalizacja przepisów, którego globalizacja odsunęła na bok, którzy czują się trochę zagrożeni. Dajmy przykład z obywatelom, że degradacja materialna, ale nie odnajdują się w tym nowym, w tym świecie. No, wynik tego to było też ewidentne. Dwa słowa jeszcze o górnictwie, bo przecież wczoraj Bagulka, mieliśmy kolejne zapewnienia ze strony pani premier. Tu zacytuję jedną z jej wypowiedzi Bagulkowych. Nie będzie silnej gospodarki bez silnego mieszkania. Górnictwo wierzy, że te zmiany, które konsekwentnie realizujemy od roku, przyniosą oczekiwanie. W Austrii, ale w innych
krajach. A jednocześnie mamy przed jej domem protest, około 200 pracowników kopalni Makuszowy Zabrze, którzy już są właśnie przekonani, że ich kopalnia do końca roku będzie zamknięta. Wcześniej informacja o przekazaniu kopalni Kapliński do spółki restrukturyzacji kopalń, co też oznacza zamknięcie. Czy pana zdaniem można pogodzić dalej te informacje? Z jednej strony zapewnianie, że wszystko będzie dobrze i górnictwo dalej będzie silne, a jednocześnie nie decyzje, których moim zdaniem też nie można nie podejmować, czyli zamykanie to tylko. Czy to jest, są dwa problemy. Z jednej strony jest ten proces europejski dążący do dekarbonizacji, do ograniczenia emisji. Tutaj Polska zrobiła i to wszystkie rządy, które do tej pory życzyły, bardzo dobrze. Znaczy od lat 90. ten ilość gazu cieplarnia, które emituje Polska, jest dużo mniejsza i to stopniowo się zmniejsza. Bardzo dobry kierunek. Natomiast jeśli chodzi o kopalnię, nie mam wątpliwości, że to jest rzeczywiście skarb narodowy i tutaj te paliwa kopalniane gwarantują nam bezpieczeństwo energetyczne. Natomiast bardzo dużo powinniśmy robić, jeśli chodzi o filtrację tych spalin. To znaczy Akademia Górniczo-Hutnicza bardzo dużo inwestuje i prowadzi badań nad specjalnymi filtrami na podwójnym spalaniu węgla, na tym działaniu, które ogranicza tą emisję. I tutaj państwo polskie powinno rzeczywiście się przyłożyć, żeby podwójnie, nie znam się szczegółów tych rozwiązań, chodzi o podwójne koksowanie, jakieś takie rzeczy, może z węgla, który jest trudny produkować przez czystszą energię, dużo czystszą energię, w ten sposób ograniczać tą emisję CO2. I tutaj szkoda, że państwo robi tak mało i inwestuje w te nowe, bardziej czyste energie. No i drugi problem to jest kwestia samych kopalń. Dlaczego w kopalniach w Niemczech, dlaczego w kopalniach w Australii się opłaca, a u nas nie? Dlatego, że są źle zarządzane. To jest proces, który powinien się rozpocząć. I to związkowcy też rozumieją, tak żeby górnicy dalej byli ci dołowi, byli doceniani, bo to jest wyjątkowo ciężka praca. Dużo cięższa niż ta, którą wskazuje minister Malinowski, jak wskazuje wiele posłów. To jest praca, która wymaga bardzo dużego poświęcenia, bardzo dużo podejmują pracę zdrowia, powinna być doceniana, ale ludzie sami się nawet muszą być dla tych na górze, tych urzędników, których jest za dużo względem tych pracowników dołowych. Więc jeżeli będziemy myśleć o tym, jak sprawdzić, by nasze kopalnictwo, nasze pozyskiwanie węgla było możliwie rentowne, jak najbardziej rentowne, powinniśmy do tego dążyć. Jeżeli z jednej strony rząd zastanawia się, czy wydawać pozwolenia na kopalnie innym zagranicznym firmom, albo sprowadzane jest węgiel z innych krajów, no to najpierw pomyślmy o swoim. No tak, ale przecież dobrze pan wie, że no, rząd też wystąpił o zgodę na kolejną pomoc, już 8 miliardów złotych. Komisja Europejska 18 listopada przydzieliła nam takie, wydała taką zgodę. No i cały czas właśnie wydajemy pieniądze na te niekonkurencyjne, jak dotąd ciągły polskie kopalnie węgla. Przepraszam, że dalej będzie taka determinacja rządu, który no już, jak niektórzy twierdzą w opozycji, nie dotrzymuje słowa, bo obiecywał, że nie będzie zamykał kopalń. No, wygląda na to, że jednak będzie zamykał sam minister, który na posiedzeniu sejmowej komisji Skarbu i Energii w nocy 30 listopada powiedział takie zdanie. Nie możemy powiedzieć, że kopalnie są wieczne. Kopalnie istnieją wtedy, kiedy są rentowne, wtedy, kiedy dają zysk. No, ale to nie jest tak, że tylko dwa rozwiązania, albo zamykamy, albo dokładam. Można szukać rozwiązania środkowego, to znaczy szukanie tak, by te kopalnie były rentowne, tak by ludzie nie stracili pracy, tak by górnicy mogli ciągle pozyskiwać nasze złoto, czarne złoto, a jednocześnie, żeby to nie przenosiło strat, jeżeli ograniczymy biurokrację, jeżeli ograniczymy te koszty wynikające z tak naprawdę takich jeszcze pozostałości tego nadbudowy
części wyborców, którzy głosowali wcześniej, spróbujmy na partię demokratyczną w Stanach, czy i potem pną się z nich ten. Po co ich dalej głosować, z tego i tak nic nie wynika. Być może rzeczywiście to doświadczenie, to balansowanie na granicy, ono być może, jak to patrzy szczególnie na mobilizację, rzeczywiście bardzo wysoki udział. Obywatele Europy mają już dość tych